Twoi niebiańscy opiekunowie czują głęboką dumę z Ciebie. Chcą przekazać wiadomość o wielkim znaczeniu. Ktoś z Twojej przeszłości, kto sprawił, że Twoje serce doznało bólu, ostatnio odczuwa skruchę. Szuka sposobu, aby się z Tobą skontaktować i ponownie połączyć, ale nie jest pewny, jak to zrobić. Anioły podkreślają unikalny sposób, w jaki relacje mogą prowadzić nas nieoczekiwanymi ścieżkami, czy to w platonicznych związkach, czy w głębokich romansach. Ta podróż często zaskakuje nas nieprzewidzianymi wydarzeniami, a niestety niektóre z nich mogą prowadzić do rozczarowań miłosnych, nawet w przyjaźniach. Ból, który odczuwamy, nie ogranicza się tylko do sfery romantycznej. Podobna sytuacja miała miejsce w Twoim życiu z kimś, kto kiedyś był dla Ciebie drogim przyjacielem. Ta osoba sprawiła, że Twoje serce doznało bólu, a teraz zmaga się z ciężarem winy za swoje dawne czyny. Ma pragnienie nawiązania ponownego kontaktu, ale nie jest pewna, jak podejść do tej sytuacji. Ważne jest, aby podkreślić, że ta osoba sprawiła ból w przeszłości, ale teraz wykazuje szczere skruchę. Jej celem jest ponowne połączenie. Zastanów się nad swoją obecną sytuacją, czy jesteś zadowolony z tego, gdzie jesteś. Odpowiedź na to pytanie może nie być tak prosta, jak się wydaje. Bezpośrednia odpowiedź może nie być jasna, ale prawdopodobnie masz pozytywne przeczucie. Zazwyczaj czujemy satysfakcję z naszych osiągnięć, nawet jeśli sytuacja nie jest idealna. Zawsze jest miejsce na rozwój, nawet gdy obecna sytuacja nie jest całkowicie satysfakcjonująca. Ciągłe uczenie się w trakcie podróży nadaje życiu sens. Warto się nad tym zastanowić, ponieważ ktoś w Twoim życiu ma zamiar się z Tobą ponownie połączyć. Ta osoba ma potencjał, aby zakłócić Twoją obecną równowagę. Radzenie sobie z tą sytuacją może być wyzwaniem, ponieważ ta osoba zajmowała ważne miejsce w Twoim sercu, czy to jako bliski przyjaciel, czy w związku romantycznym. Jej działania wpłynęły na Twoje emocje, prowadząc do bólu. Chociaż mogło to mieć miejsce jakiś czas temu, upływ czasu może wydawać się zniekształcony, ponieważ poczucie winy, które ta osoba nosi, sprawia, że incydent wydaje się niedawny. Gdy emocje są zaangażowane, pojęcie czasu może stać się płynne, prowadząc do nieporozumień i wybuchów emocjonalnych. Mimo to warto byłoby ponownie przyjrzeć się przeszłym interakcjom z przyjaciółmi. Chociaż wiele z nich zostało przezwyciężonych, niektóre wciąż mogą wywoływać ból, gdy się je przypomina. Wcielenie się w miejsce innej osoby w tamtym momencie może być użytecznym ćwiczeniem umysłowym. Czy ich działania miały jakieś uzasadnienie? Czy ich argumenty miały sens podczas dyskusji? Rozważenie perspektywy innych jest kluczowe dla rozwoju zrozumienia, zwłaszcza gdy ta osoba próbuje wrócić do Twojego życia. Mimo że ich wcześniejsze działania sprawiły ból, niezaprzeczalne jest, że ta osoba nosi w sobie poczucie winy i skruchy. Chociaż ich motywy mogły być zrozumiałe, nie zmienia to faktu, że ich działania sprawiły ból. Sytuacja mogłaby się inaczej zakończyć, gdyby wybory były bardziej przemyślane, ale życie jest pełne zawiłości. Możliwe, że czujesz, że przeszłość jest za tobą, ale sama obecność tej osoby w Twoim życiu może o stare uczucia. Niemniej jednak Twoi niebiańscy opiekunowie mocno wierzą w Twoją zdolność radzenia sobie z tym. Twoja pewność siebie i pozytywne nastawienie zawsze pomagały Ci dostrzegać jasną stronę życia. Twój optymizm jest godny podziwu i jest jednym z powodów, dla których Twoi niebiańscy opiekunowie są z Ciebie dumni. Ważne jest,
aby zauważyć, że wiadomość nie ogranicza się tylko do negatywnych aspektów. Ktoś w Twoim życiu zmaga się z poczuciem winy i szuka pojednania, co nie powinno być postrzegane wyłącznie jako coś negatywnego. Jeśli sytuacja nie zostanie odpowiednio rozwiązana, może prowadzić do urazy. Ponadto wiadomość od niebiańskich opiekunów uznaje Twoje ciągłe wysiłki w ostatnich miesiącach. Zawsze szukałeś pozytywnej strony rzeczy, nawet w trudnych chwilach. Niektórzy mogą postrzegać te wydarzenia jako testy, które ostatecznie przyniosą nagrody. Twoja zdolność do utrzymania pozytywnej postawy, niezależnie od sytuacji, może odzwierciedlać głębokie zrozumienie wszechświata. Ta optymistyczna perspektywa wyraźnie wpłynęła na Twoje życie w znaczący sposób. Wiedz, że Twoje wysiłki na rzecz stania się lepszym człowiekiem nie są daremne. Wszechświat uzna każdy dobroczynny akt, a Ty zbierzesz liczne błogosławieństwa w nadchodzących miesiącach. Czy uważasz się za szczęśliwą osobę? Chociaż Twój naturalny optymizm prowadzi Cię do dostrzegania pozytywnej strony życia, czy postrzegasz to jako formę szczęścia? Odpowiedź może leżeć gdzieś po środku. Może to nie jest absolutne szczęście. W każdym razie poszukiwanie szczęścia samo w sobie jest cenne. Niektórzy szukają sensu życia przez filozofię, podejście, które często przynosi pozytywne wyniki. Nie musisz analizować tej wiadomości zbyt głęboko. Wiedz po prostu, że fortuna objawi się na różne sposoby. Zmiany będą zachodzić w wydarzeniach, które mogą wydawać się przypadkowe, chociaż prawdziwe przypadki są rzadkie. Wszystko jest próbą wszechświata, aby się z Tobą skomunikować. Te znaki mogą pojawiać się w różny sposób, zgodnie z Twoją intuicją. Mogą one również zależeć od działań, które wykonujesz z przyjemnością. Na przykład, jeśli lubisz czytać, pewne zdania lub cytaty mogą przyciągnąć Twoją uwagę podczas czytania. Otwarcie książki na chybił trafił i znalezienie pierwszego zdania może przynieść cenne spostrzeżenia. To samo dotyczy gier. Jeśli jesteś entuzjastą gier, ulubiona postać może pojawić się w niespodziewanych momentach. W każdym razie zauważysz różne przejawy tej postaci w nadchodzących miesiącach, symbolizujące Twoje ciągłe poszukiwanie pozytywnej strony sytuacji. Uznaj, że Twoje szczęście jest wynikiem Twoich działań i jeśli chcesz je zwiększyć, skup się na byciu źródłem błogosławieństwa dla innych. Kończę modlitwą za Ciebie. Niech będziesz miał siłę, aby przyjąć przebaczenie i zrozumienie podczas radzenia sobie z powrotem tych, którzy kiedyś sprawili Ci ból. Niech Twój optymizm i pozytywne nastawienie prowadzą Cię przez niespodziewane wyzwania życia, znajdując pocieszenie w znakach i błogosławieństwach, które Wszechświat oferuje jako przewodnik. Bądź odważny, rozprzestrzeniając dobroć wobec innych i pamiętaj, że Twoje wysiłki na rzecz stania się lepszym człowiekiem zostaną wynagrodzone miłością, radością i dobrobytem. Ta wiadomość jest dla Ciebie. Pozwól, aby te słowa połączyły się z Twoim wnętrzem. Wiedz, że wszystko będzie dobrze. Aby zaakceptować tę wiadomość i błogosławieństwa w niej zawarte dla siebie, wpisz 444. Jeśli chcesz podzielić się tą wiadomością pomocy i błogosławieństwa, rozważ przesłanie tego filmu do innych 5 osób, które również mogą z niej skorzystać. Niech te słowa rozbrzmiewają w Tobie, dostarczając siły i wskazówek potrzebnych do pokonywania wyzwań życia. Bądź czujny na 3 znaki i używaj ich do wzmocnienia swojego połączenia z kosmosem. Wiedz, że jesteś chroniony i kochany. Aby włączyć tę wiadomość i błogosławieństwa,
które przynosi dla siebie, wpisz 11:11. Wprowadź pozytywny komentarz dla innych widzów, którzy mogą potrzebować bodźca pozytywności w ich dniu. Ten akt rozprzestrzeniania pozytywności jest postrzegany przez wszechświat jako dobroczynny gest, który zasila cykl dobrej wibracji. Promieniując pozytywnością, otrzymasz w zamian błogosławieństwa od wszechświata. Razem możemy podnieść się nawzajem i tworzyć fale pozytywnej energii. Amen.